właśnie nam się urodził dzidziuś i Kamil coś tam popowie. Wracamy od mamy. No, jedziemy teraz z taką piękną windą na dziewiąte piętro, czyli najwyższe w tym całym szpitalu. Oto szpital położony w takich miejscach i te ładne płytki, te, to one są tak naprawdę... Ale o dzidziusiu coś powiedz. Zrobione z drewna. I jeszcze powiem o dzidziusiu. Nie było to takie wcale fajne, bo był czerwony, jak wracamy. Ale nie przejmuję się tym, bo i tak go bardzo mocno kocham i myślę, że zrobi się w końcu cały biały jak pingwin i ten dziwny bębek z tą dziwną niebieską powinną będzie taki jak ja mam, czyli A mamę jak odebrałeś? Jak się mama czuje? Mama się czuje trochę źle, bo czuję się jakby krwawiła czy coś tam, ale do tego wrócę później. Ale jest zadowolona ogólnie? Ogólnie z dzidziusia tak, ale z boleści nie. I powiem jeszcze ostatnią rzecz o mnie. Mhm. I potem jeszcze o tacie. Oczywiście jak był poród, mama mi podziękowała, no bo tata od razu, ja wstałem o 6:00 i sobie leżałem w łóżeczku tego, nie? A nagle ten tata do mnie przyszedł i powiedział: Kamil, mama rodzi. To zdarzyło się o godzinie 6:00. Na szczęście ja wtedy myślałam, że to żart. Chodź ten. I sobie powiedziałam, a co tam? Ale ja powiedziałam mojemu tacie potem: na serio? I mój tata powiedział: na serio. Ja wtedy zebrałam się na nogi, no i oczywiście zacząłem się ewakuować z domu, żeby podjechać. No i jeszcze powiem o mistrzu kierownicy, czyli o moim tacie. Pojechał on wspaniale. Przyjechaliśmy przed czasem. Pół godziny przed porodem. No, mama jeszcze nawet nie chciała rodzić, a tu już wody leciały, a jakoś jeszcze się nie chciało, więc przyjechaliśmy przed czasem. I powiem najlepsze, ostatnie. Moja mama urodziła pół godziny. Wszyscy zaczęli chwalić mojego tatusia. O, pani! Żona pana urodziła dosłownie, że weszła i urodziła. Nawet nie czuł lenia, nie zdążyli jej dać. Tylko nawet nie czuli mojej mamy. Moja mama przestała. Ale na szczęście i też mówi, że przestała właśnie. Ona tak szybko urodziła, że aż popękała. Ja powiem tylko, że rodziłem się w 10 godzin.